serdecznie, z tej strony Grosik. Godzina 6:05. Jadę do Zamościa, do WKZ-u. Mówiąc w skrócie, bo pełna nazwa to Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, delegatura w Zamościu. Znajduję się na Starówce Zamojskiej, więc jadę tam w końcu oddać fanty, bo w końcu można. Oczywiście bezpiecznie, w maseczce, w rękawiczkach i będę nosił kartony. Wziąłem sobie taką skrzynkę, nie wiem, na pomidory i do tej skrzynki po parę pudełek będę pakował i będę nosił. Mam nadzieję, że zaniosę to na 3 razy z samochodu, z bagażnika. No bo to dużo tego jest, no i ciężkie trochę. Ale mam nadzieję, że się szybko z tym uporam. I troszeczkę wam starówki nagram. Wziąłem kamerkę, to ten, bo telefonem to za bardzo by rzucało trochę. Ja tam z ręki nie potrafię tak ładnie kręcić. Dobra, kolejne ujęcia. Będą już w Zamościu, tam przy Starówce, jak będę na miejscu. Przy samej Starówce. O, patrz, jaki ładny kościółek. A WKZ tutaj niedaleko jest. A to są moje fanty z wyjazdu w podłeczkach. Opakowane i będę skrzynką nosił. Bo nie będę latał. Po 2-3 pudełka, nie chcę, żeby coś mi wypadło, a więc skrzyneczką będę sobie to nosił. Dobra, lecimy dalej.
blisko, nawet jest tutaj do konserwatora kilkadziesiąt metrów tylko od parkingu, to dobrze. Ciężka ta skrzynka jest. Dużo szklanek tutaj mam. O, tutaj staróweczka już jest. Jesteśmy. Staszica 29. Jesteśmy. Jestem na Starówce. Tam jest wejście do konserwatora. A to jest Staróweczka w Zamościu. Ładna, co nie? Zapraszam wszystkich do Zamościa, bo warto tutaj przyjechać. No, latem tutaj dużo koncertów jest na tej scenie. O, i tak to wygląda w Zamościu. Niedaleko tutaj od parkingu i za Syrówką taki park jest. I jeszcze wały obronne Zamościa widać. Dużo tutaj tych wałów jest. Więc warto tam też pochodzić. Jak ktoś będzie. I tak więcej w Zamościu to chyba nie ma co oglądać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ja nie znam fajnych miejsc jeszcze. Jest tylko ta Starówka. I park, i wały te okalające. Jest to stare miasto. Dobra. Wracam, bo zaraz otworzę urząd. Dzisiaj w UKZ-cie 1,5 godziny to nam zajęło opisanie tam wszystkiego. A myślałem, że będzie to, nie wiem, 4 godziny, ale fajnie poszło. I wracam już do Lublina. Dobra, nie będę wam zamulał. Zapraszam na kolejny filmik. Kiedy on będzie, nie wiem, może jutro pojadę gdzieś na wykopki, pewnie plażowe jeszcze, bo sygnałów z pól i łąk raczej nie mam jeszcze od znajomych rolników, więc stoją moje poważniejsze poszukiwania, a zabawa na piasku prawdopodobnie jutro będzie rano. We'll be right back.
zobaczenia w kolejnym filmie. Mówił Grosik, cześć.